Największą częścią zbiorów NAD są fotografie. Posiadamy pozytywy i negatywy datowane od lat 40. XIX wieku aż po czasy współczesne. Rola archiwów polega nie tylko na gromadzeniu materiałów archiwalnych, ale również ich odpowiednim przechowywaniu, konserwacji oraz tworzeniu opracowań. Do tego nasze zbiory są konsekwentnie digitalizowane, tak by mogły być udostępniane za pośrednictwem internetu. Oto stanowisko do digitalizacji materiałów transparentnych w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Na całość stanowiska składa się kilka elementów. Najważniejszym jest wysokowydajny skaner z zamontowanym podajnikiem, który umożliwia nam masową digitalizację błon negatywowych i pozytywowych. Dwa monitory graficzne, na których pracujemy z kopiami cyfrowymi materiałów archiwalnych, a także pomocnicza podświetlarka z materiałami, które za chwilę zeskanuję. Oprócz wielu zdjęć dokumentujących różne wydarzenia i postacie historyczne, mamy w naszym zasobie też inne ciekawe materiały. Tutaj mamy kolorowe slajdy z podróży Wiesława Tomaszkiewicza do Petry w Jordanii. Z jednej strony te materiały są dosyć rzadkie, bo dostajemy mało zdjęć z egzotycznych miejsc, a z drugiej są bardzo przyjemne w skanowaniu i budzą zainteresowanie użytkowników. Teraz zdigitalizuję jedną z tych klatek. Materiały transparentne umieszczamy w dedykowanym do skanera holderze. Ważne, aby materiał został ułożony dokładnie, a żaden fragment obrazu nie został zasłonięty bądź ucięty. Wykorzystywany przez nas skaner umożliwia pracę w trzech trybach: pojedynczego skanu, kolejki skanów oraz masowej digitalizacji. W celu zobrazowania cyfrowego pojedynczego obiektu zdejmuję podajnik i korzystam z podświetlarki wbudowanej w wysuwaną tackę. Na etapie wykonanego podglądu wybieram obszar skanowania, a następnie ustalam parametry zgodnie z przyjętymi przez nas standardami. Zalecana przez nas głębia koloru to 16 bitów. Minimalna dopuszczalna rozdzielczość to 3200 ppi. Następnie wykonuję skan. Na etapie skanowania widoczny jest pasek postępu. W skanowaniu materiałów fotograficznych zwracamy szczególną uwagę na surowość i neutralność obrazu. Dbamy o najwierniejsze, najbardziej precyzyjne odwzorowanie obiektu na kopii cyfrowej. Filtry, maski czy inne zabiegi zmierzające do poprawy atrakcyjności wizualnej obrazu są niedopuszczalne. O korekcie obrazu cyfrowego decyduje na dalszym etapie klient, który tego obrazu będzie używał. Obiekty fotograficzne warto skanować drobną zakładką pustej przestrzeni, która informuje, gdzie kończy się obraz. Tę przestrzeń można później wyciąć lub zostawić, a gotowy obraz zapisujemy w formacie TIFF bez kompresji lub z dopuszczalną kompresją LZW. Digitalizacja negatywów przebiega bardzo podobnie, jednak z uwagi na bardzo dużą ilość tego rodzaju materiału w naszym zasobie, proces ten wykonywany jest w sposób w pełni zautomatyzowany i masowy. W tym celu wykorzystujemy specjalny, dedykowany do skanera podajnik, w którym umieszczamy holdery z załadowanymi paskami. Na tym etapie najważniejsze jest, aby każdy pasek został umieszczony dokładnie, bez ucinania lub wysłaniania jakiegokolwiek fragmentu poszczególnych klatek. W jednym i ciągłym procesie jesteśmy w stanie zdigitalizować 30 klatek średniego formatu i 60 klatek małego obrazka. Analogicznie do diapozytywów, wszystkie pozyskane pliki są surowe i neutralne ze względu na konieczność jak najwierniejszego odwzorowania oryginalnego obiektu na kopii cyfrowej. Tu mamy do czynienia z negatywami, dlatego zakres naszych czynności będzie trochę szerszy. Każdy obraz wymaga indywidualnej obróbki, czyli rotacji do pozycji czytelnej, konwersji do skali szarości i odwrócenia z negatywu do pozytywu, a następnie wyrównania poziomów.
I tak przygotowany plik zapisujemy w formacie TIFF bez kompresji lub zalecaną kompresją LZW. Z serwisu Szukaj w archiwach gov.pl może korzystać każdy. Genealodzy, studenci, uczniowie, nauczyciele, pracownicy naukowi oraz wszystkie zainteresowane osoby. Łatwość wyszukiwania interesujących ich informacji gwarantuje prosta w obsłudze wyszukiwarka, która oferuje wiele przydatnych filtrów i opcji. O ile nie zastrzeżono inaczej, kopie materiałów mogą być w dowolny sposób wykorzystywane, w tym pobierane ze strony na dysk lokalny, kopiowane i rozpowszechniane.